Siemanko, dzisiaj otworzę sobie zestaw startowy z edycji Tops Match Attacks Champions League 2016 na 17, więc najnowszy sezon Ligi Mistrzów, ponieważ zestawu startowego z tej edycji jeszcze nie otwierałem. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w najbliższych dniach będzie, to znaczy w najbliższym czasie będzie na moim kanale, jeżeli chodzi o karty, no to właściwie to otwieranie FIFA 365 już skończyłem. Teraz będę się wymieniał, natomiast udało mi się dowiedzieć, że jutro mają podobno wyjść w Biedronce giftboxy, także na pewno bym takiego kupił, ale nie wiadomo, czy w ogóle w mojej Biedronce ten giftbox będzie, bo ostatnio, jak wiecie, wyszły blisterki w Biedronce i ja byłem dosłownie w czterech Biedronkach i w żadnej nie było ani jednego blisterka, także no dosyć dziwna sytuacja właśnie tym razem z dystrybucją, ale mam nadzieję, że giftboxy tym razem będą. Także no teraz bym chciał właśnie potwierać trochę jeszcze te Ligi Mistrzów od Topsa. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę właśnie zestaw startowy, który tu, jak widzicie, 29,99, czyli 30 zł bez grosika. Zawiera on album, listę kontrolną, mega boisko oraz wspaniałą saszetkę z 6 kartami, zawierającą jedną złotą kartę limitowaną. No i tu już możecie zobaczyć, że to właściwie nie jest saszetka, tylko to jest taki plik kart i tą limitką jest złota limitka Lionela Messiego, ale ta limitka właśnie zawsze jest w tych zestawach startowych, także w każdym zestawie startowym jest właśnie Lionel Messi złoty, także sobie to teraz otworzę i zaraz wam pokażę, jak to tu wygląda. Mamy tutaj tą taką checklistę, właściwie można powiedzieć, bo tu są, jak widzicie, nienapisane nazwy kart, tylko po prostu numerki. Zespoły właściwie tutaj mamy. Tu sobie na razie położymy. Mamy zasady gry, które nie będą nas interesować raczej. Mamy tą planszę, to boisko, fajnie to wygląda, przyda się jako tło na przykład jakieś. Mamy oczywiście nasz album, aha, bo tutaj w tym albumie oczywiście to jest wkładane i to jest oczywiście wkładka do albumu, także żeby nie było. Natomiast to, jak widzicie, jest końcowa wkładka do albumu, także nie będę tego teraz wkładał, wiecie oczywiście, o co chodzi. No i mamy saszetkę, właściwie plik kart, tu oczywiście na górze już widzimy limitkę Messiego, zaraz wam ją bardziej pokażę, natomiast tutaj jeszcze był kod, mógł sobie ktoś go wziąć, pokażę wam jeszcze tak na szybko karty. Fernandinho, Papa, no właściwie Grek z Bayeru, Sevilla, zawodnik z Napoli oraz PSV. No i mamy oczywiście limitkę Messiego, tak jak wam mówiłem, w każdym takim zestawie startowym jest złota limitka Messiego. No Messi już, jak widzicie, blondyn, a więc fajnie, ale no mi się osobiście te limitki z tej edycji zbytnio nie podobają, bo pokażę wam, tutaj zaraz miałem chyba złotą limitkę Messiego, a złotą limitkę mam w albumie, ale tu mam właśnie Ronalda i możecie sobie zobaczyć, jak wygląda złota limitka z poprzedniej edycji, a jak z tej. No tutaj fajnie jest to wykonane na tym złotym tle. No właściwie też była srebrna i była brązowa i fajnie to naprawdę wyglądało. Natomiast w tym sezonie, jak widzicie, no te limitki mi się trochę nie podobają, z tego względu, że
to właściwie nie wygląda z daleka jak limitka, tylko bardziej jak karta specjalna. Na właściwie tutaj ta obramówka delikatnie jest złota, żeby było, że to jest gold, ale no w każdym bądź razie te limitki z zeszłego sezonu mi się bardziej podobały, ale jeżeli chodzi o karty, no to karty te bazowe i specjalne w tym roku mi się chyba bardziej podobają. Także moi drodzy, tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o zestaw startowy. W tym tygodniu, może jeszcze za kilka dni, otworzę na pewno multipaka, a w następnym tygodniu na pewno będzie z tego topsa z Ligi Mistrzów kula u mnie. Także zapraszam Was już na to odcinki. Trzymajcie się. Cześć.